Dziękuję. Coś wam powiem. Drop it. Orbox. Playing games. Masz kanalio. Hej, cześć, siemanko, witam was Artas w kolejnym odcinku z serii Robinku Legenda Sherwood. W poprzednim odcinku atakowaliśmy na derby i wzięliśmy je i przyjęliśmy je oczywiście. Było to dość trudne, FPS-y strasznie spadły i no, wyszło nam to tak sobie. A więc, a teraz mamy kolejną misję. Robin i... ten Gizborn i Marion, chyba z tego co pamiętam, tak się zwało. Tak się zwała ta misja. Oczywiście bierzemy naszego... a nie! Ojojoj, nie będziemy mogli go wziąć. Ale weźmiemy go oczywiście, a zostawimy sobie taka. Tak się będzie szkolił razem z nim. Chociaż będzie nam potrzebny jeden do wiązania. Dobra, mniejsza, nie będziemy wiązać tam. Zaś przydałby się. Żołnierze się zbliżą. No już, ale nie będziemy wiązać, bo zyskamy ostatnią postać. Co może ci zrobić mnich? Ostatnią postać w tej grze, z tego co pamiętam. Idzie, możemy tylko tyle wziąć. Ale oczywiście bierzemy medyka, bo się przyda bardzo. No i tak. Co mi tu tak FPS-y spadły? No. No i zaczynamy misję bez zbędnego gadania. Zaczynajmy oczywiście. W mieście York. Jesteśmy w nowej lokacji, bo jeszcze tutaj nas nie było. W mieście York wszyscy są gotowi na świętowanie zaślubin Marion z Gizbernem. Na placu jest kilkunastu żołnierzy, którzy chronią dostojnych gości zaproszonych na ceremonię. Żeby uwolnić Marion, będziemy musieli dostać się do katedry. Niestety jest tam zbyt wielu żołnierzy. Być może mała dywersja ułatwi Robinowi zadanie. Trzeba dostać się do zamku i wywiesić flagę królewską w miejsce flagi księcia Jana. To na pewno spowoduje trochę zamieszania. Tu mamy Marion i Gizbern. Kończynkę mam jedną i oczywiście FPS-y tam spadają, bo tam jest strasznie dużo żołnierzy. Zaraz zobaczycie. Tu mamy dość do tej flagi, bo nie wbijemy się w sam środek żołnierzy. Tutaj FPS-ów jest dużo i mamy nową lokację. Jest to York. Duże miasto. Jedno z największych. Nie jest za bardzo takie klimatyczne, chociaż ta katedra jest bardzo klimatyczna. Jak widzicie, te FPS-y strasznie spadły, aż do 9 mi spadło, bo tutaj jest dużo żołnierzy. Tutaj jest też dużo ludzi, gości, żołnierzy w ogóle. Tutaj też jest ciężko. Tutaj też nam FPS-y spadną, ale nie aż tak mocno. Oczywiście tak. Robin i Will tutaj zostają, będą tutaj patrolować sobie. Zostaną sobie. Mamy tutaj tak. I tak bierzemy go i go. Będziemy musieli uważać. Zapiszmy sobie, żeby nie było. Oni pójdą na... Tutaj. O, pójdą sobie tutaj na misję wywieszenia flagi. Ile tutaj jest tego? Jedno. O, akurat. Akurat. Ty sobie tutaj ten. Popytamy się wieśniaków. Dziękuję. Coś wam powiem. O tak, w tym rzecz. Dziękuję. Coś wam to powiem. Tu. Coś jeszcze, mój panie? No, pewnie się domyślacie, kogo... Ostatnia rada. Kto będzie z nami tutaj teraz chodził? Kto będzie naszym tym ostatnim? Wybacz. To się nazywa? Co on wyprawia? Ostatnim... członkiem naszej wesołej kompanii. Takim z głównych bohaterów. Domyślacie, ja wam oczywiście nie powiem, bo czasami muszę się domyślić. No i właśnie wzięliśmy tego. Czarni rycerze, elitarny oddział księcia Jana. No właśnie, zobaczcie ile ich tu jest. Czerwoni, czarni rycerze, czarni pikinierze. Tam jeszcze, zobaczcie ile ich tu jest w ogóle. O proszę, jest cała elita tutaj, nie ma oczywiście Scatloka. Jest tutaj Gizbern, Marion, o Gizbern ma mało życia. Gizbern, książę Jan, szeryf, Roszą,
to są jacyś goście, czarni rycerze oczywiście, strażnicy, jacyś w ogóle elita. Nie ma co tutaj się wbijać, ja to kiedyś na poziomie łatwym i średnim się wbijałem, ale nie, z wami się nie będę wbijał. Bo to jest jednak za dużo ryzyko i za dużo, nie mam tyle koniczynek i nie będzie, fajne by to było, ale nie. Przepraszam. Jestem z powrotem, przepraszam was, ale mój brat coś tam znowu zaczął się rzucać. No i weźmy tutaj tego, schowajmy go, oni pewnie wyjdą zaraz. Oni pewnie wyjdą, ale mniejsze. I co dalej? Co łaska, moi drodzy panowie? Co łaska? Przejdźmy sobie tutaj, ty jesteś medyk, to... Kiedy zechcesz. Najpierw ty. Dobra, co teraz? O właśnie. Co łaska, moi drodzy panowie? Cóż, nie wiem już nic ciekawego. Może moi współtowarzysze w niedoli coś ci powiedzą. Powiem ci, gdzie można ich odnaleźć. Oczywiście się popytamy. Tu jest jeden. I tu jest drugi. Oczywiście zagadamy do wszystkich, bo oni mają różne tanie, fajne rzeczy. O, i walka. To boli! Słodkich snów. Schowajmy ich, żeby śnił ten. I co potem? Nikt się tutaj nie dowiedział. Oni oczywiście będą już tutaj żyli niedługo, znaczy odcudzą się, bo nie wzięliśmy nikogo do wiązania, bo... Tutaj bardziej się nam przyda mały Johnny Will. I co dalej? Chociaż Willa mogłem zostawić, żeby się podszkolił. Ale dobra już. Wzięliśmy to tutaj. Dla ciebie. Damy radę. Dziękuję. Coś wam powiem. Co on tu ma? Historia mego życia nie jest wesoła. Mojego. Byłem uczciwym kupcem, ale zostałem zrujnowany przez intrygę pewnego lichwiarza. Wziąłem u niego pożyczkę i teraz jestem zrujnowany. No i tutaj mamy tego lichwiarza, gruby gościu z sakiewkami na ręce. To wbijmy się tutaj do samego środka. Chodź malutki. Bandyta! Powoli, powoli! Bitka. No, chodź malutki. Mały John jest bardzo dobry, bo ten kijek swój ma i naprawdę... Jeszcze zobaczysz! No, ty się zawiesiłeś. Tak, tak. No rybnij go! No tak, bo stoi ten i oni mają podwyższoną obronę, ja tak, z tego co czytałem. Nawet o tym nie wiedziałem, wam mówiłem w którymś odcinku, ale... Że jak sierżanci stoją, to... Śpi spokojnie. Pamiętasz mnie? No. No, chodź malutki. Wybacz, mały. Cześć. Dobra, ich tutaj nie będziemy nosić, bo to za dużo czasu zajmie. A już 8 minut minęło. Masz tutaj kasiorkę. Dziękuję. Coś to dla ciebie. Ostatnia rada. Ile jestem winien temu człowiekowi? Coś około 2000 funtów. Panie, dopomóż mi. Co proponujesz mi? Pożyczkę? No to cudownie. Jeśli naprawdę chcesz pożyczyć mi pieniądze, to powiedz to jeszcze raz. No i pożyczymy temu. Oczywiście pożyczymy mu, bo on, no... Jak tu zawitamy jeszcze raz, bo pewnie zawitamy. Ja nie mogę w to uwierzyć, panie Robinie, jestem pana dłużnikiem, obiecuję, że odwdzięczę się za tę pożyczkę. Tak, tak, nie kłóć się. Kiedy następnym razem będziesz w Nottingham? W Nottingham przyjdź do mnie jeszcze raz, dziękuję. Przepraszam, tu jakiś błąd, tu w York. Bo będziemy chyba w York, to on nam odda te pieniądze. Dobra, ale mnie jeszcze to jakiś błąd. Weź, chodź tutaj, lecz ty, no, jak ty masz... Peter Noxius... Nie wiem, czemu Noxiusa wziąłem. To tylko zadrapanie. Co ja tu teraz robię? I proszę... Mamy tutaj... tego chłopka. Aj! Robina wziąłem. A, nie. Hałas! Zmykam do domu! A ja jestem głupi! No, chodź malutki. To boli. Oczywiście musiałem coś spieprzyć, bo... Jestem dla ciebie zbyt silny. Nie mógłbym żyć, jakbym coś nie zrobił, nie? Oberwiesz! Zwycięstwo!
No się kończynkę stać, to będę. No chodź, chodź, chodź. I straciłem konicynkę, nie no. Dobra, już nie będę tutaj. No już! Obrona to twoja mocna strona. Do kata! Nie zabiłem go! Dziecinna igraszka. Gdzie ty, Robin, żeś tu zamieszanie zrobił? Tutaj. Aż ty jesteś... Ja jestem głupi, ale Robin też. Ale co on robi? No teraz to Robin sobie może... do domu. Cia. On pewnie będzie zaraz za dyma. Oczywiście szybko te ciała chowamy. Kiedy zechcesz. Żeby nie było. Ich mogą sobie tutaj obudzić, tylko żeby tych ciał nie znaleźli. No właśnie, szybciutko. Panie! I co dalej? Dobra, co teraz? Szybciorem. Ale żeśmy to teraz strypali. Kiedy zechcesz. Udaj się. Chodź malutki. Idziemy, 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 idziemy. Tędy, tędy, tędy. No, wszystko jest pod kontrolą raczej. I co potem? Wybacz, mały. Ciach. Teraz jest zamieszanie, bo... No właśnie, co on tam wyprawia i go pobudzą. Budzą ich. I proszę. Tego tu bam robią. Nie ruszaj się. Aj, nie udało się. I to nas. Dobra, jest. Super, super. Coś jeszcze, mój panie. No i oczywiście ostatniego tego też. Dziękuję. Sobie zrobimy. On da nam bardzo cenną informację, zaraz się dowiecie. Coś jeszcze, mój panie. No, chodź malutki. To boli! Śpi spokojnie. No, już wszystko jest dobrze. Coś jeszcze, mój panie? Proszę, mój druhu. Coś jeszcze, mój panie? No jejku, ale to będzie dobra informacja. Dziękuję, coś to dla ciebie. Powiem. Tu jest też dobra informacja, ale tu jest coś najważniejsza. Jeszcze, mój panie? To dla ciebie. Coś jeszcze, mój panie? Ostatnia rada. No właśnie, te... Ta informacja tutaj koło nas jest bardzo ważna. Zaraz to wiecie, czemu jest taka ważna. I proszę. Ale najpierw byśmy wykonali, gdzie on jest. O, jest tutaj. Dobra, dobra, szybko, szybko, go, 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 go. Mały Johnie. To dom należący do lichwiarza, o którym żebrak opowiadał Robinowi. Tutaj coś jest, właśnie tu jest schowane 100 sztuk złota. Poczekamy sobie chwileczkę. Nie chciałbym cięcia robić, ale... Chyba zrobię. Dobrze, wiecie co? Ja zrobię cięcie, dopóki on tu nie przyjdzie. I wtedy... pobijemy go, bo tu czas leci jednak. Więc... Albo nie. O, już. Nie, bo chciałem wykonać jeszcze jedną misję tą właśnie. Słodkich snów. Robin. O, gdzie ty jesteś teraz? Tu. Następny. Szybko. Rety, Robin Hood. Tu będziesz tutaj przeszukiwać. To w dobrej sprawie. Dobra, ty raczej pójdziesz sobie teraz tutaj. Rety, Robin Hood. Nie, może tutaj nie. I co potem? Dobra, i teraz ta misja. Ta misja jest też bardzo ważna. Wydaje się, że książę Jan wysłał sierżanta Bullera. Butlera na misję do Canterbury. Nie wiemy... Canterbury... Dobra. Nie wiemy dokładnie w jakim celu. Plotki głoszą, że powrócił z jakimś cennym przedmiotem. No właśnie, jest teraz w mieście, rozumiem. Rozumiesz, on jest bliskim przyjacielem pięknej Mary Forman, która ma bardzo zazdrosnego męża. No i bardzo cenna rzecz. Ciekawe, co to za rzecz. Oczywiście się dowiemy. Tutaj teraz jest taki filmik. Co za życie. Tutaj sobie gadają, bla bla bla. Bla 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 bla. No i właśnie idzie ten mąż.
tutaj widzicie zareagowiliście, bo tam na mapie idzie taka niebieska. O, właśnie, widzicie go. No i ten mąż, tego męża trzeba będzie ogłuszyć, ten ucieka, tam wejść nie można. A ten mąż przychodzi, trzeba go będzie ogłuszyć. Coś się dzieje. Halo. Życiu mi nie wyszło. No. Śpi spokojnie. A ten się obudził. Śpi spokojnie. Najlepiej go wziąć tak i teraz nie szybko. Tutaj. Nikt nie może nas zobaczyć. Kiedy zechcesz. No i sobie tutaj. I teraz robimy tak. Umcy. Słodkich snów. I umcy. Proszę. I on ma tutaj kolejny klejnot korony. Ten ten mistrzowsko wykonany flakonik to nic innego jak ampulla. Jeden z klejnotów koronnych, zawiera ona święty olej, którym biskup Cenerburny namaszcza króla. Proces ten symbolizuje świętą naturę jego pozycji królewskiej. No. Proszę za moje czytanie, ale to były trochę trudne wyrazy. Jakieś centrum, bóle czy jakoś tam mniejsza. No i mamy już tą... tą cenną rzecz, o której mówił żebrak. No i jak widzicie, była to bardzo ważna, cenna i ważna. Słodkich snów. Ta. Podpowiedź. Dobra, gdzie jest nasz? Tu jest. Mały John. Czekamy. No, chodź, maluczko. Oczywiście mały John nie umie walnąć go z ryja. Ajajajajaj. Znowu w życiu mi nie wyszło. I proszę. Co potem? Zbudź się! Mały John. To tylko zadrapa. Co łaska! Czekamy Robin Hoodem jak najdalej stąd, najlepiej tutaj. W tym rzecz. Śpi spokojnie. Co on tam robi? Jeszcze ci pokażę, zobaczki. Zemdlał? Szybko, 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 szybko. Wybacz, mały. Mała. Wybacz, mała. Dostaniemy się tu w ogóle? Tak, ale musimy uważać. I proszę. Zielone. Ktoś tu wyprawia. Jeszcze zobaczyć. Widziałem cię. Musimy uważać. Ajajaj, a ja nie zapisałem jak zwykle, no chodź, z tym debilem. Chodź. O, na szczęście mamy tą F1. Dobra, tutaj już go mają. Co on tam robi? Żołnierzu! No już, dobrze, stawaj. Panie! Co ja tu teraz robię? Tak jest! Widziałem cię! Jest tam kto? Co on takiego wyrabia? Jeszcze zobaczysz! Baraniu, wiej! Hałas? Kto tam idzie? Jeszcze co? Rzucznicy za plecami! Jeszcze zobaczysz! No jak widzicie, już jest tutaj. Nie uciekaj, chórze! A masz! Co on wyprawia? Ojej. Dopadnę cię! Łucznicy za plecami! Ej, zaczekaj! Jest tam kto? Co? Pokaż jeszcze! Pomocy! Jeszcze zobaczysz! Baraniubie! No, chłopie! Uciekaj, 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 uciekaj! Wypij sobie to. Coś. Miłe. Dobra, jest. Ktoś ty? Jeszcze zobaczysz! Łucznicy za plecami! Łucznicy za plecami! Naprasę! Zdechniesz, czy co? O! Jeszcze dycha! Hej, zaczekaj! Jeszcze zobaczysz! Wracaj i walcz, baraniubie! Jeszcze ci pokażę i walcz, baraniubie! Grabasz, dobrze grabasz, wszyscy już tutaj zostali odesłani na tamten świat. Znaczy, sobie śpią teraz. Jest tam kto? Wracaj i walcz, baraniubie! Ktoś ty? Ha! Jeszcze żyje! Też mam widły, ty masz włócznie, ja mam widły, mam lepszą broń.
wracaj i walcz, barani łbie! Zdechniesz, czy co? Chodź. Ojej. Do kata! Dobra, nie zabiłem go. Teraz zapiszemy oczywiście F1, nie F5. F1 zapisana gra. Muszę pamiętać, że jestem zapisywany, zapomniałem zawsze. Zadrapanie. Dobra, Robin, może nie. Co ja tu teraz robię? Wstać! Słodkich snów. Powoli, żeby nas tutaj nie zobaczyli. O tak, w tym łucznicy. Ajajajajajaj. Dobrze, dobrze. Widziałem cię. Wybacz, mały. Też by się przydało, żebyś ty tutaj ten... może jakoś to zrobimy tak, żeby... I tak będziemy musieli to zrobić. Ktoś ty? Nie rusza się. Widziałem cię. Zobacz, malutki. Żaden... Kto? Ale czego się boisz? No, chodź, malutki. No i zdupiłem teraz. Robin, ja... Pierwszy fail. Widzicie, nawet dobrze nam poszło. Pierwszy fail dopiero. Miłe uczucie. No jest dupa. Chociaż nie jest dupa, co ja gadam w ogóle. Jaka dupa. Tylko trzeba uważać po prostu na niego. Stać! Widziałem cię! Zostań w zasięgu strzału. Co? Śmieciu. Kiedy kto? Wracaj! Łucznicy za plecami! Śpij spokojnie. Co ja tu teraz robię? Nie cnoto! I walcz, barani łbie! Zbliż się! Powoli! Leżeć! Jeszcze tak! Żyje. Poszli! Nie będziemy ich zabijać. Tutaj jest zamknięte. To tylko zadrapanie. Ale lecimy tutaj oczywiście, bo coś tu jest. Już się chyba domyślacie, co tu jest. O tak, w tym rzecz! Według żebraka to odosobnione przejście używane jest przez żołnierzy, którzy opuszczają swoje posterunki, aby udać się do oberży pod trzema górami. Jakkolwiek by to było, przejście na pewno prowadzi do serca zamku. Tak, i to jest bardzo ważne przejście. On tutaj prowadzi. I nie będziemy musieli się małym Johnem otwierać te górne bramy, bo mały John nie może się wspinać. Nie możesz się wspinać po tym. Jakby słabo było słychać, to że daleko byłem od mikrofonu. Dobra, co teraz? No jesteśmy tutaj, a musimy się dostać tutaj. A więc idziemy, może ty nie, tylko mały John. Może mały John. Mały John jest lepszy. Mów, kim jesteś! No, chodź, malutki. Aj! Wybacz, mały. Poszedł. Mamy tu już, mamy tutaj złoto. Oczywiście pójdziemy po to złoto. I co potem? Tu sobie idź. I teraz ja się przymykam, bo zobaczcie, co tu będzie się działo teraz. Takie zamieszanie będzie... Takie będzie zamieszanie, że... Wszyscy sobie stąd pójdą, zaraz zobaczycie zresztą. Flaga króla Ryszarda powiewa nad zamkiem, podniesiono alarm, chyba lepiej będzie się ukryć. Zobaczcie teraz. Co to? Co jest? Co jest? Alarm! Alarm! Zaraz! Tam są wrogowie! Panie! Co jest, żołnierzu? Panie! Tam! Panie! Szkoda gadania! Szybko! Wracaj tu! I wszyscy stąd poszli. Najważniejsi czarni rycerze stąd idą. To jest najważniejsze. Pomocy! Pomóżcie mi! Proszę! I oni też się stąd zwijają. Łuczników oczywiście sobie poradzimy sobie z łucznikami. Oni się zwijają. Chyba mi się wydaje, że tu będą pilnować i tu, żeby nikt się stąd nie wydostał się.
Ale nas to na razie nie obchodzi. Obchodzi nas tylko to, że udało nam się pozbyć tych ludzi. Widzicie, straże zostały umocnione w miastach, w mieście. Cześć. 2500. To chyba nie jest dobry pomysł. Dobra, Willem pójdziemy. Will tu ma lepsze te wymagania. Kto tam idzie? Chłopiesz, pomacam cię moim sepikiem. Stać! Opanuje się. Zadowolony? Zobaczymy, co tam jest. Nie pamiętam. Jeszcze zobaczysz! A masz! Mówiłem, nie ruszaj się. Dobra, daliśmy radę. No, chodź malu. Krew, flaki i pogruchotane kości. Wybacz, mały. I proszę. Jeszcze zobaczysz! Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Aha, tu straż została umocniona i właśnie... Może nie. Widziałem cię! Ustawić się! Włócznicy za plecami! Zostań w zasięgu strzału. Namierz cel! Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Czekamy! Podejdź bliżej! Ja nie zapisałem, jak zwykle. Podejdź bliżej i zobacz! Widziałem cię! No lecz... Nie! Tyle do zrobienia! Nie, dobra. Zakończymy to jutro. Już tutaj będziecie wiedzieć, co chodzi. Jutro sobie zakończymy, ja tutaj sobie może sam przejdę. Albo może nie. Dobra, może to sobie sam przejdę już. Tym razem lepiej. Sam to sobie przejdę do tego punktu, gdzie... tutaj, gdzie tą flagę rozwieszyłem. I zobaczymy się już jutro w kolejnym odcinku. A więc do zobaczenia do następnego odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli wam ten odcinek się oczywiście podobał. Więc do zobaczenia już jutro. Hejos.